Hello, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was bardzo serdecznie. To jest studio projektu Alfa. Zaczynamy niezwykły projekt, który powstał, uwaga, w ciągu 4 dni. 4 dni. Tyle trwało rozpoczęcie nadawania, postawienie studia, które mieści się w kawiarni Technika przy Alei Solidarności 78 w Warszawie. Ale spokojnie, nie macie po co tutaj przychodzić, bo w tej chwili jest pusto. Jak wiecie, wszystkie kawiarnie, restauracje są zamknięte. I dzięki gościnności i uprzejmości właścicieli, których poznacie w kolejnych dniach, ponieważ są zakręceni na punkcie druku 3D, możemy tutaj być, możemy korzystać z tych wnętrz, możemy tutaj zapraszać gości i możemy być absolutnie dla Was. To jest totalnie niesamowite. Mam przy sobie telefon i oglądam streama na żywo, także wiem, że stream jest. Zobaczmy, czy ktoś go ogląda. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się to sprawdza. Dopiero wszystkiego się uczę. Będziemy mieli mnóstwo gości, którzy na pewno lepiej znają się na streamowaniu do YouTube'a niż ja, ale mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy mieli Was przed komputerami, w telefonach, tabletach, że będziecie nas oglądać, zadawać pytania, a nawet, uwaga, uwaga, odrabiać prace domowe. Tak jest, będziemy Wam zadawać prace domowe, ale uwaga, to nie jest zwykła szkoła, absolutnie nie kojarzcie tego, co tutaj robimy ze szkołą, bo jeżeli miałbym to porównać do czegokolwiek, to są to Wasze wymarzone zajęcia. Albo w szkole, albo na jakichś warsztatach. To są zajęcia, na których będziecie poznawali najlepszych naukowców, którzy w Polsce uprawiają naukę na światowym poziomie. Naukowcy, którzy mają publikacje w tych najbardziej prestiżowych międzynarodowych pismach, takich jak Nature czy Science. Naukowcy, którzy nie uczą się o tym, jak wygląda nauka, tylko oni ją uprawiają i o tym, co oni robią, piszą największe media na świecie. Będziemy mieli tutaj zakręconych totalnie na punkcie nauki popularyzatorów. Będziemy tutaj mieli eksperymentatorów. A jeżeli chodzi o pracę domową, o której wspomniałem przed chwilą, to dzisiaj Wam taką zadamy za kilka godzin. Ta praca domowa będzie polegała na stworzeniu komiksu, dlatego że o godzinie, jeśli dobrze pamiętam, 15, za chwilę zresztą sprawdzę plan działania na dziś, o godzinie 15 zaczynamy warsztaty z tego, jak robić komiks. Mam nadzieję, że one wystarczą Wam do tego, żeby przynajmniej zacząć cokolwiek robić z komiksem i będziecie mieli właśnie pracę domową z tym związaną. Co oprócz tego? Zaczniemy od rozmowy o godzinie 11 o kupach dinozaurów. Tak jest. Wyobraźcie sobie, że moim gościem będzie dr Tomasz Sulej, niezwykły facet, którego miałem okazję poznać przy okazji programu Jak to działa. To jest człowiek, który odkrył smoka wawelskiego. Dowiecie się, o jakiego smoka chodzi. Będzie prezentacja i będzie jego zdjęcie. On rzeczywiście istnieje. Odkrył też najstarszego gada ssakokształtnego, którego Wam też dziś pokażemy. Odkrył wiele innych rzeczy, opisał je w różnych prestiżowych czasopismach, ale dziś opowie Wam o kupach dinozaurów. Gdzie się je znajduje, co można znaleźć w kupach dinozaurów, a przede wszystkim zacznę go pytać od tego, czy rzeczywiście ta historia Ziemi, historia ludzkości, historia gatunków, które zamieszkują naszą planetę, nie tylko człowieka, to jest rzeczywiście coś, co ma pokrycie w faktach, czy może jest to wyssane z palca? Zobaczymy. Potem to spotkanie będzie o godzinie 11. O 13 przyjdzie do nas dr Magda Osioł z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Chemii. To jest... Czy wszystko jest dobrze? Bo widzę zamieszanie. Wszystko jest dobrze. Przepraszam, ale uczymy się dopiero obsługi studia. O godzinie 13 przyjdzie do nas dr Magda Osioł, która będzie prowadziła mega fajne eksperymenty. Zaraz pokażę Wam gdzie. A o godzinie 15 Janusz Komorowski właśnie będzie pokazywał Wam, jak robi się komiksy. To teraz, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie, w ogóle nie wiem, ilu Was jest w tej chwili przed telewizorami. Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że za chwilę się tego dowiem. Teraz pokażę Wam, jak wygląda nasze studia. Więc tu będziemy prowadzili rozmowy. Tu siedzę sobie ja, a tutaj będą siedzieć nasi goście. Mamy kanapę. No i z tą kanapą mamy pewien problem, dlatego że zgodnie z wytycznymi WHO i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa goście powinni być od siebie oddaleni o co najmniej 1 metr. Tutaj będą ściśnięci. Dziś na szczęście mamy tylko pojedynczych gości, więc z tym nie będzie problemu, a w kolejnych dniach wymyślimy, czy będziemy sadzać ich na tej kanapie,
czy może zrobimy kilka krzeseł i foteli, żeby uniknąć możliwości przekazywania sobie wirusa. Pamiętajcie, to nie jest żart. To nie jest tak, że wirus jest bardzo niebezpieczny, ale robimy wszystko, aby on się nie rozprzestrzeniał i żeby się go w ogóle pozbyć. Jutro będziemy mówić między innymi, co to jest wirus, dlaczego on jest tak niebezpieczny, dlaczego chcemy się go pozbyć, jak on się rozmnaża, co możemy zrobić, żeby go zdusić już teraz nie w zarodku, bo niestety świetnie sobie hula po świecie, latając samolotami, pływając statkami, poruszając się dzięki nam, tak zwanym wektorom, czyli ludziom. Ale tu na razie dbamy na tej kanapie o bezpieczeństwo. Dziś zasiądzie na niej Tomasz Sulej najpierw, a później, nie wiem, czy w tej, czy w innej przestrzeni będziemy uczyć się rysowania komiksów. Uwaga, wstaję i przechodzę teraz do drugiej części naszego studia. Tam będzie trochę ciemno, dlatego że to studio nie jest jeszcze przygotowane do tego, żeby Wam je dokładnie pokazać. To jest Aga, jedna z naszych operatorek. Hej Aga, piona. A właściwie nie, Żółwik. Nie możemy przybijać sobie piony, żółwik jak najbardziej, a potem myjemy ręce, prawda? Nie całujemy się, nie ściskamy, myjemy ręce tak często jak się da. To jest stół, przy którym prowadzone będą eksperymenty. Dziś Magda Osiał go zagospodaruje i tutaj będą, no właśnie, wybuchy czy coś innego, to się okaże. Tu jest Piotr i stąd bierzemy kawę. To jest albo Piotr, który jest z nami dziś, albo Ewelina, którą widzieliście na filmiku, który nagrałem wczoraj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie za chwilę do tego filmiku wrócić. Tam jest ekspres do kawy, jest lodówka pełna absolutnie bezalkoholowych, orzeźwiających napojów. Tu mamy niezwykłą drukarkę, z pewnością w najbliższych dniach powiemy Wam, co ona robi. Właściwie teraz Wam powiem, co ona robi, a później pokażemy, jak ona to robi. Ona drukuje rzeczy na jedzeniu. Można wydrukować coś na pączku, można wydrukować coś na herbatniku, a jak to działa, zobaczycie wkrótce. Nie wiem, czy to się da pokazać, ale chyba tak. Pokażemy Wam wielką ekipę, która siedzi tu z tyłu. Zobaczcie, ach, jest ciemno, później będzie więcej światła. Zobaczcie, mamy Kubę, mamy Karolinę, mamy Agatę, mamy Piotra. Poznacie ich bliżej. Tak, Piotr ledwo wystaje zza monitora. Poznacie ich wszystkich później, bo to z nimi będziecie się kontaktować, pisząc na naszych kanałach społecznościowych, pisząc na Facebooku, YouTubie. W ogóle musimy ustalić to, w jaki sposób będziecie do nas się odzywać. Wracam na swoje miejsce, bo tu jest strasznie ciemno. Zobaczcie, za moimi plecami, a to jeszcze pokażę, musieliśmy zakleić okna, to jest normalny taki papier do malowania. Zakleiliśmy okna, żeby przypadkiem nie wpadało nam tutaj słońce, bo wtedy byśmy sobie nie poradzili z tą przestrzenią. Wracam na swoje miejsce. Nie wiem, jak Wam się podoba nasze studio, ale przyzwyczajcie się, bo będziecie je oglądać przez najbliższe tygodnie. Planujemy działalność przez 2, 3, 4 tygodnie. A jeśli, nie daj Boże, szkoły będą zamknięte dłużej, to my też tutaj z Wami będziemy. Tak długo, jak trzeba będzie. I obiecuję, że będziemy robili naprawdę fantastyczne rzeczy. Chodzi o to, żeby mówić o arcyciekawych rzeczach z arcyciekawymi ludźmi. Chodzi o to, żeby pokazywać Wam świetne eksperymenty, z których większość, mam nadzieję, będziecie mogli przeprowadzić w domu. Chcę Wam pokazać inspirujących ludzi, z którymi spotykałem się na przestrzeni lat przy okazji programu Jak to działa. Niedługo nowe odcinki w telewizyjnej jedynce. Będę chciał Wam też umożliwić rozmowę z ekspertami. Marzy mi się to, żebyśmy na przykład rozwiązywali jakieś zadania tutaj, albo żebyście problemy i pytania, na które nie byli w stanie odpowiedzieć Wasi nauczyciele w szkole, abyście te pytania mogli zadać naszym gościom. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego pantofelek wygląda albo zachowuje się tak, jak się zachowuje, bo w szkole uczyliście się tylko właśnie, jak on wygląda i niekoniecznie, co się w nim dzieje, to tu będą eksperci, którzy spokojnie powiedzą Wam dokładnie, krok po kroku, co się w pantofelku dzieje. Być może zdobędziemy jakiegoś pantofelka, mamy mikroskopy, mamy kamery i będziemy sobie takiego pantofelka na żywo oglądać pod mikroskopem. Mnie się marzy coś takiego. Pytanie, skąd wziąć pantofelka? Ja mam dzisiaj sneakers, ale to zupełnie inny wątek. Także bardzo, bardzo serdecznie proszę Was o to, żebyście na Facebooka wrzucali Wasze pytania, Wasze propozycje, Wasze wątpliwości, jeżeli się czegoś obawiacie, na przykład w związku z koronawirusem, a mogę Wam powiedzieć, spokój tylko nas uratuje. Jeżeli chcecie wiedzieć cokolwiek, co wiąże się z koronawirusem, albo przedmiotami, których uczycie się w szkole, albo cokolwiek, co związane jest z Waszym życiem i po prostu chcielibyście uzyskać informacje od ekspertów, to my ich tutaj ściągniemy. Jeżeli są w Warszawie, będą tutaj.
na tej kanapie. Jeżeli są w Polsce, połączymy się z nimi na Skype'ie. Jeżeli są gdzieś na świecie, a mamy też takich ekspertów we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Słowenii, mamy ekspertów w Australii, mamy ekspertów w Stanach Zjednoczonych, oni wszyscy są dla Was i czekają na Wasze pytania. Wrzucajcie je na naszego Facebooka, szukajcie na Facebooku strony Projekt Alfa TV, Projekt Alpha TV, to jest nasz adres na Facebooku i tam znajdziecie relacje, filmiki, które pokazują, co się tutaj dzieje, zdjęcia z zaplecza, mnóstwo informacji, ale przede wszystkim na początku to właśnie z Facebooka będziemy korzystali po to, by zbierać od Was pytania. Być może za chwilę wymyślimy jakiś inny, lepszy sposób, ale na razie tak to właśnie wygląda. Teraz na zegarze jest 10:24. Czy mamy informację, ile osób nas ogląda? Mamy, zaraz będziemy mieli, mam nadzieję. O, 10, prawie 20 osób. Wow, 54! 54 osoby nas oglądają. Wow. Kiedy robi się, słuchajcie, telewizję, no to w takiej dużej telewizji chce się, żeby przed telewizorami zasiadło 10, 20 tysięcy ludzi albo kilka milionów, jak w przypadku wielkich superprodukcji. Dla nas każda osoba, która dziś siedzi przed komputerem, albo telefonem, albo tabletem, jest na wagę złota. Jesteście cudowni. Bardzo się cieszę, że jesteście w tej chwili przed telewizorami czy przed telefonami. Mówcie swoim znajomym o tym, że zaczynamy już dziś o 11:00, że będzie tutaj pierwszy gość. Mówcie swoim znajomym, że będziemy tutaj codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9:00 a 15:00-16:00 te godziny będą bardzo płynne i informacje najświeższe znajdziecie na naszym Facebooku. Mówcie swoim przyjaciołom, nauczycielom także, mówcie wszystkim, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani, a to, co będziemy tutaj robili, jest naprawdę interesujące i dla tych, którzy mają 7 i 77 lat, i nawet dla tych, którzy mają 17, naprawdę. Zrobimy wszystko, żeby każdy znalazł tutaj dla siebie coś ciekawego. Na razie nadajemy w ciągu dnia, ale w przyszłości być może będziemy robili na przykład specjalne nocne odsłony. Kto wie, jeżeli będą takie trudne tematy, o których można gadać tylko wieczorem, to też wszystko dla Was zorganizujemy. To tyle chyba na razie. O 11:00 odpalamy streama z pierwszym gościem. Na Facebooku, przypomnę, macie plan całego dnia. Za chwilę wrzucimy to, co teraz mówiłem, też na naszego YouTube'a, także będzie filmik z całością, z podpisem, planem dnia i tak dalej. Nie do końca wiem, co mogę jeszcze Wam w tej chwili powiedzieć. Mam nadzieję, że jesteście przynajmniej w 1% tak podekscytowani, jak nasza ekipa, która przygotowuje kanał Projekt Alfa. Trzymajcie za nas kciuki, bądźcie z nami. Dziś jest to 54 na dzień dobry, są to 54 osoby. Gwarantuję Wam, że jeszcze w tym tygodniu będziemy widzów liczyć w tysiącach. Za to trzymamy kciuki, jesteśmy pewni, że ten efekt osiągniemy. Wielkie dzięki i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!